Sarajewskiej czy w innych waszych świątyniach, kiedy kaśka się dokonywała, kiedy wyruszaliście wspólnie do nowego życia. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę na śmierć. Tyle już z tego zostało wypełnione. A pamiętacie, co potem było? Oto wołanie, to mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący i w Trójcy Świętej. Oto zdaję sobie sprawę, i to po dzień dzisiejszy rozumiem, że ludzkie siły są po prostu ograniczone, często ułomne. Oto wołanie do Boga o przysiędze, aby pomógł, aby pobłogosławił. I myślę, że dzisiaj tego błogosławieństwa doświadczacie. Dlatego jakże w tej wielkiej uroczystości, którą przeżywacie, nie zawrzeć od ołtarza Chrystusowego. Od ołtarza wyruszyliście 60 i 50 lat temu w nową drogę życia. Prosiliście Boga o błogosławieństwo. Myślę, dowód, że dzisiaj tutaj jesteście razem w takiej kondycji, to dowód, że wtedy Pan i po dzień pobłogosławił i po dzień dzisiejszy Wam błogosławi, choć w tym wieku, jaki przeżywacie, pełne płonności mogą być i pełne są. A może i nie mało ich było i w ciągu tych lat, które za nami. Oto otaczając ołtarz Chrystusowi razem z nami, pragniemy podziękować Bogu i uwielbiać Go za te wielkie rzeczy, które przez te lata stały się naszym udziałem. Przeżyć 50-60 lat, czyż to nie jest wielki skarb? Dzisiaj nie jeden człowiek w świecie po prostu puka się w głowę, jak to możliwe. A no jest możliwe, bo wy jesteście tego świadkami. Wyście przewędrowali te lata. I myślę, nie zawsze po prostu, bo wyście przez te lata też do tej waszej skarbonej życia wrzucony te najcenniejsze dary. Waszą miłość, wasz pokój, wasze zdrowie, choroby, radości, smutki, tęsknoty i nadzieje. To wszystko towarzyszyło na pewno wam w codzienności. Oto trzeba by się powiedzieć dzisiaj. I to powinno wybrzmieć największym po prostu formą ludzką. Jesteście tą cudowną perłą, bo oto za wami tyle lat trwania w miłości. Czcigodni małżonkowie, przed 60, 50 lat zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się z sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej do śmierci. Nastarcie coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania. Podajcie sobie prawdę do mnie i odpowiedzcie na pytanie, które Wam w imieniu Kościoła teraz stawię. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarę miłość Chrystusa, który oddał za was swe życie? Czy chcecie obradować zbyt łatwiejszy szacunek, jeżeli w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie do końca swego życia?
Orzęci do Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę bardzo. Swoją receptę, ale przede wszystkim jak jest zrozumienie, cierpliwość. Jedno, drugie po prostu musi zrozumieć, słuchać tej drugiej osoby, bo nigdzie nie jest idealnie. Zawsze są nieporozumienia, zawsze są jakieś kłopoty i zawsze trzeba być w tym wszystkim, czy w kłopotach, czy w radościach razem. I to jest przede wszystkim, chyba wydaje mi się, najważniejsze. Wiadomo, że człowiek mówi, kocham cię, ale ta miłość taka spontaniczna, to jest chyba tak bardziej na początku. Później już jest więcej przyzwyczajenie, jednak jak tej drugiej osoby braknie na chwilę, to już jest nie za bardzo. Tęskni się. I najważniejsze właśnie w tym wszystkim jest, że potrafimy razem wytrwać to wszystko, że jesteśmy razem. Samemu to chyba jest bardzo ciężko. Przynajmniej u nas tak. U nas nie powiem, że nie było kłótni, że nie było jakichś nieporozumień, ale my chyba nigdy się tak nie gniewaliśmy, żeby się nie odzywać do siebie. Minęło, wszystko przeszło, porozmawialiśmy i wszystko wróciło do normy. I wydaje mi się, że to jest chyba jednak najważniejsze. Dużo, dużo cierpliwości. Zrozumienia właśnie. Jakiegoś takiego, no. Tak mi się wydaje, no. Nie wiem. A proszę powiedzieć, czy ktoś chciałaby pani podziękować w dzisiejszym dniu? W dzisiejszym dniu? Komu? Na pewno, mężowi na pewno, bo ja przeszłam sporo i zawsze był przy mnie. Zawsze był przy mnie. Przede wszystkim jest bardzo opiekuńczy, od tego się sprawa zaczyna. Opiekuńczy jest czasami nawet aż za bardzo, ale to się liczy w życiu. To się liczy, to jest takie fajne. Człowiek czuje, że ma przy sobie tą drugą osobę, która kocha, jeszcze na pewno kocha. I tak jest, no.
fajnie. Dziękuję ci bardzo. No i dzieciom też, no. Mamy dwie córki, mamy pięcioro wnucząt. Teraz już są dodatkowe, bo są no, wnuczki z wnukami, bo się wnukowie pożenili. No i dwie prawnuczki. Także mamy się z czego cieszyć i przede wszystkim cieszę się z tego, że jesteśmy wszyscy razem. I dzieci są z nami, i wnuczki, i chętnie przyjeżdżają, chętnie nas odwiedzają. Także jest tak, jak jest. Życzę wesołych na razie jeszcze.